Cześć, jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi kochani, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście ponad 35 tysięcy łapek. A umówiliśmy się w ten sposób, że za każde 1000 łapek w dzisiejszym odcinku wręczę wam 10 zł PSC, za które będziecie mogli sobie kupić gem. Więc moi kochani, gratuluję, odwaliliście kawał dobrej roboty. W dzisiejszym odcinku trafia do was aż 350 zł, a dokładnie do 7 osób, które mnie wspierają z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Postanowiłem, że te 350 zł podzielę na 7 pakietów o wartości 50 zł, za które możecie kupić sobie 170 gemów. Czyli łącznie do was dzisiaj trafi 1190 gemów, powiem wam, jest to dobra sumka. Ale zanim przejdziemy do wręczania nagród, chciałbym się z wami czymś podzielić. Jakiś czas temu spełniło się jedno z moich ukrytych marzeń. Myślę, że marzeniem każdego influencera jest podjęcie współpracy z marką, która od zawsze mu towarzyszyła i naturalnie ma o niej dobrą opinię. Więc moi drodzy państwo, dzisiaj jestem częścią najlepszego teamu w Polsce, jakim jest Team Play. I jestem z tego naprawdę dumny, nie tylko dlatego, że udało mi się podjąć współpracę z ogromną siecią, ale również dlatego, że sieć Play jest ze mną od zawsze. I wiem, że to jest firma chcąca zadowolić jak najbardziej klientów. Co jakiś czas będę mógł się z wami tutaj dzielić informacjami dotyczących nowych ofert, promocji oraz różnych zmian, jakie wprowadza ta sieć. Mam nadzieję, że wy jako moi widzowie będziecie mogli na tym jak najbardziej skorzystać i że ta współpraca zaowocuje większą ilością świadomych użytkowników sieci Play. Mam taką cichą nadzieję, że wy również cieszycie się razem ze mną. No a jeżeli uważacie, że to jest spoko współpraca, no to strzelcie łapeczkę w górę. No teraz moi drodzy, już na spokojnie możemy ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te właśnie oto 7 osób wygrywa 50 zł PSC. Moi drodzy, odezwijcie się do mnie na maila, mail jest w opisie. Podejrzyjcie mi swój link do kanału, aby zweryfikować waszą tożsamość. Moi kochani, jest dzisiaj z mną Panda, siemano gościu. Hejka. No i postanowiłem, że sobie dzisiaj znowu zagramy z Pandą jakiś ciekawy meczek. Wiem, że wy lubicie, kiedy Panda wpada na odcinki, więc Panda, decydujący głos należy do ciebie. Ile łapek muszą wbić, żebyś wpadł na kolejny odcinek? Ile łapek? No kurde, powiem ci, że ostatnio tam mówiłem, że ponad 30 tysięcy. Tak. No i zostawiliście. Tak, te było, było, tak, zgadzam się. No to 40 tysięcy. O kurczę, Panda, szeroko się cenisz. Dobra, moi drodzy, to zróbmy tak, że jeżeli bijecie 40 łapek, ja w was wierzę, bo jesteście kozaki, to, moi drodzy państwo, nie dość, że Panda wpadnie, to kupimy pakiet odznak. Ja właśnie teraz doładowuję gemy i kupuję pakiet odznak, bo dawno nie było openingu z pakietu odznak, więc no, łapkę nie, zostawcie koniecznie. Przypominam oczywiście przed każdym zakupem, żebyście wpisali kodzik Farel, bo będziecie mnie wtedy wspierać. Ja za to jestem wam mega tak wdzięczny, jest. Dzięki czemu mogę organizować nawet konkursy. Ja właśnie z kodzikiem Farel, moi drodzy, zobaczcie, tutaj się wpisuję na samym końcu. Kupiłem sobie 80 gemów sam sobie, więc wiecie, o co chodzi. Dobra. Jaka oszczędność. Sam siebie wspieram, gościu, prawilnie. Jeszcze odbiorę sobie podwajacze za darmo. I uwaga, moi drodzy, co stawiasz? Panda, co stawiasz? Ja powiem, że dostanę na pewno nitę dostanę na pewno. Ja dostałem do Karla, do Penny, bo ja tylko raz kupowałem. No, do Gale'a mam z Karnetu. Myślę, że dostaniesz do Barley'a, do Colta, okej. I do Leona może. Dobra. Ja bym chciał tego, wiem, że dostanę nitę, chciałbym jeszcze mieć do tego spajka. Obyś dostał taką i kruka bym chciał. Tłem. Dobra. Ona jest rzadka, bo jak jest zielone tło, to nie jest rzadka. Dobra, otwieram. Uwaga! Tam tararam, tam 50 gemów idzie na to dziadostwo i są dwie z niebieskim tłem. Chyba to jest niebieskie tło. Mamy nie, Franka. Takie szare pewnie masz. Mamy Franka zielonego. No to nie z kciukiem masz, w górę. Zielone i miałoby być taki. Dobra, jest. Ale stary, mam płaczącą nitę i płaczącą Ems. Mówiłem, że dostanę nitę? Wiedziałem, że dostanę nitę. Nie wiem czemu, ale byłem pewien, nie? Okej, okay, ale zobacz, jakie. I dwie emotki mam w kolorze fioletowym, czyli w kolorze play, więc o to chodziło chyba w tym openingu. Dobra, moi drodzy, lecimy z duo z Pandą. Patrz, dwa kuby u góry. Od razu. Ja na dzień dobry, gościu. Kurczę, zanim ja otworzę, ja tą pszczółką mają. Raz. Ale dwa. Dobra, tutaj ukradnę. Trzy. 4, 5, no chłop mi ukradł, 6. Jeszcze mnie porobi. Nie. No to ci powiem, się popisałeś troszeczkę. Co, tak luk. Nie mam pytań. Dobra, stary. Jeszcze z Barley'em jest. Nie, Mr. P. Nieźle. Niezły Barley. Niezły Barley. Z panem P naraz w ekipie. Ha. Tu jest Hami prostak. No, patrz, leży. Bum! Pięknie. No i dwa kuby odzyskujemy, tak? Które zabrał. A jak? Ładnie. No i wszystko, gościu. I no przyszła i patrz, kryska ja na matyskę. Gadżetem. Dawaj go, bo tu docinam go. A jeszcze. Wow! Nie ma go. Wow, dobra, nice. Myślałem, że stary tutaj nie poradzi sobie, ale jednak mi zaskoczyłeś. Ja chyba wezmę co? Będę bił tak, po miliony. Nie mam.
Będę bił po 10 milionów. Teraz. Kolejny. No. Tam ktoś jest w tym krzaku. Bo widziałem. Jackie! Leży, 11 tysięcy. No mówię, że 2 miliony będę bił. Leży! Czy nie? Patrz, nie, ale pal biją! Nie! Tak! Jest! Dobra, dobra, wiesz to wszystko. Jaki wiesz sobie wszystko. Stary! Ja normalnie... Nigdy tak podniecony nie byłem. Kurde. Strasznie męski głos, chat. Proszę się nie śmiać, proszę się nie śmiać, tak? Takie emocje były. Ty. Memy będą. Czemu ty tańczysz z Nitą na jednym cubie? Tak o, sobie potańczyliśmy. Aha, Brock ucieka! Elo mordo! Jeszcze go dobiłem. Nie! Co? Zabiliśmy się nawzajem z Nitą, bo miałem. Aha, sobie. Ale na szczęście ja przeżyłem. Dobra, pierwsze miejsce. Bardzo fajny mecz, powiem ci. To ciekawy. Dobra, moi drodzy, lecimy w walkę z robotami. Nowy tryb troszeczkę, raczej stary tryb, ale odmieniony. O, może w ten sposób. Teraz mamy dwie minutki i po prostu przez te dwie minuty musimy obronić tego sejfu. Jeżeli nam się nie uda, no to jeszcze raz musimy do mycia i do spania. Jak się nie uda. prosta reguła na ten tryb. Okej, mamy kruka. No, powiem tak, nie spodziewałem się tutaj kruka, stary. No. Gościu chyba grał przed chwilą jakiegoś dłoska i teraz nagle mówi, a jednak se zagram Robo Rumble. No i chłop zwariował, wziął kruka. Przecież ta postać tu się w ogóle nie nadaje. W ogóle wyobraź sobie taki skład. Kruk, Tik i co tam jeszcze jest takiego? I Dynamite. Mortis. I Mortis. No to było coś pięknego. Dobrze idzie, minuta 15. A to jest normal, tak? To idzie easy, spokojnie. Jeszcze tutaj będziesz narzekał jak... Przez cały meczek mi na przykład dobrze szło i w 30 sekund jak zostało, no. Zniszczyli nas, nie wiem, kurde, w 5 sekund. Aha, to czyli tutaj... Bo potem są te złote, nie? Tak. I one mają bardzo dużo życia, no i też dosyć mocno biją, tak? Tak. Dobra, tutaj sobie damo Tiurecika, pięknie. Fala to... szósta. Tak, to jest początkowy poziom, to normal. Bez problemu. Tryb normal. Wyzwanie normalne. Dobra, idę tutaj na chłopów. Na ostro w nich wjeżdżam. Resetuję. Siódma fala, ale kurczę, potężna ta fala. 2% sejfu nam zjechali. No, masakra. Idą. Nie wiem, czy się, stary, wyrobimy, nie? Chyba nie damy radę. 3, 2, 1. Nice. Dobra, to było proste. I to bardzo. Okej, moi drodzy, Robo Rumble ekstremalny, tak? Ekstremalny, tak. Nad głową mam napisane wyraźnie. Okej, no postarajmy się to przejść. Mi się wydaje, że no nie będzie problemu. Kogo mamy w drużynie, bo nie zwróciłem uwagi? Nitę? No, Jesse, ale okay, no, niech będzie. Tak. Lepsze to niż jakiś Mortis. Dobra, stankowałem. Mam jeszcze gadżecik, więc na S. Teraz już ledwo co wyrabiamy, widzisz. Dobra, uleczyłem. Na drugą. Tak, ciężko. 20 sekund jeszcze, co jest? Powiem ci, panda, tak, no, że jest... Nie jest kolorowo, nie? Patrz! Halo! Gdzie jest Nita? Nie padła. Padła? Nie dodawaj, broń to ciało, nie wiem. O kurde. 7 sekund. Okej. Trzeba się poprawić. Mamy dwie pumpki. Dobra. Ej. To może być mocne. Zgadzam się. Kurczę. Wow. No wow, po prostu. Co mogę powiedzieć? No, kozacko. Nie sądziłem, że nas tak dobierze. No dobra. Fajnie. To jest bardzo rzadkie. Myślę, mamy szansę teraz jakiś ładny rekord zrobić. Tak, no zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, idę od razu sobie tego ulta nabijać, stary, bo potrzebujemy mieć to działko lecznicze. No. On ma star power, ten sword? Ma. No, ale jaki wziął, już że leczy? Czerwone, naprawdę. Ale on nie ma takiego, że leczy. No, ma ten co obija boty. Jaki? Ten co obija boty. Aha, że jak postawi to obija po 500. Działku, no, po 500 chyba bije. No tak, po 500. No to okej, no dobra. Ciekawe, czy ma gadżet. No fajnie by było, jakby miał maxa ten chłop. Dobra, idzie robot. Dobra, jedna tam rakietka poleciała, więc S. Dobra, lecimy z nim na ostro. Ucik poszedł, gadżet używany jest. Dobra. No, pięknie stankowałem go, no. Na, nice. 45 sekund, damy radę. Idzie złoty, szybki. Okej, porobiony. Daj grubego od razu. Jeden tu. Ja go biorę tego w prawej. Fortnite'a. W prawej ta. Ten, Brutus to był. No. To był Brutusik, ja ci mówię. Dobra. Tu mamy jeszcze Colta jednego. Od dołu.
Dobra, ugarzę daję. Ja ucieka padałem. Nie, będę leżał. Dobrze, to nas dobrze leczy. Gadżet. O kurde. O kurde. Jak ten ult nas uratował. O kurde. Atakuję go. Dobra. Nie mam ulta. Nie no. Leżę. Damy radę. 4, 30%. 2, 1. Dawaj, 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 dawaj. Jest. 1000 HP. O nie. To się stało. Przecież to jest mega trudny, stary. My przeszliśmy tutaj ile? 16, tak? Czy ile my tam przeszliśmy? A nie, my przeszliśmy inny tryb totalnie. Dobra, nie było pytania. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Wbijajcie na kanał Pandy, link oczywiście jest w opisie. Ja to jest Panda dzisiaj. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. I nie widzimy się w kolejnym odcineczku. Nie zapomnijcie sprawdzić, czy kodzik Farel wam się w sklepie nie zresetował. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się. Cześć!